Hej, przyjaciele, czy wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Tom, wiesz co tam się stało? Powinniśmy zawiadomić patrol policyjny. Okej, poprośmy Franka i Mata, żeby rzucili na to okiem. Chłopaki, mamy sytuację. W mieście unosi się czarny dym. To nie wygląda dobrze. Czy możecie się tym zająć? Szybciutko! Czy coś zauważyłaś, Katie? Tylko ten czarny dym? Karabin. Masz rację, Frank. To bardzo dziwne, że jest dym, ale nie ma ognia. Zobacz, tam jest Tom. Tak? Widziałeś, skąd wydobywa się ten dym? Nie widziałeś? O, tam jest Carrie. Dlaczego ona dymi? Uważajcie na tą oponę! Mało brakowało! Uwaga na tą dziurę! Wygląda na to, że Carrie jedzie do piekarni. A teraz jedzie za piekarnię. Carrie, wydobywa się z ciebie dym. Matt i Frank myślą, że wiesz coś o tym dymie w naszym mieście. Zobaczcie, ten dym wydobywa się z tego śmietnika. Tak jest, Frank. Nawet cukier może się zapalić w odpowiednich okolicznościach. To właśnie to wymiło. Ten cukier wyrzucony do śmieci. I to właśnie dlatego samochód Carrie dymił. Dobra robota, patrolu. Zagadka rozwiązana. Trzymaj się z dala od tego cukru, Carrie. Do zobaczenia następnym razem, moi przyjaciele.
Hej, przyjaciel! Przygotowujesz się do dzisiejszego show, Amber? Penny, czy jesteś podekscytowana swoim pokazem z Rockiem i Hektorem? Raczej ty wolałabyś być gwiazdą wieczoru? Co się dzieje, Hektor? Mówisz, że ty chciałbyś być gwiazdą? Powinniście się tym podzielić, ponieważ oboje robicie to dla szpitala. Rocky zaraz będzie ćwiczył swoje wybryki. Powodzenia, Rocky! A gdzie poszła Penny? Ona zaraz też będzie ćwiczyć. Hektor, gdzie się podziała Penny? To dziwne. Wygląda jakby zniknęła. Nic się nie martw, Amber. Zawiadommy patrol policyjny. Oni na pewno nam pomogą. Hej, chłopaki! Amber potrzebuje waszej pomocy. Penny zniknęła z lotniska. Tak jest, ma. Hektor już tam jest. Mamy jednego członka patrolu, ale potrzebujemy was wszystkich, żebyście rozwiązali tę zagadkę. Pomożecie? Doskonale! Zatem jedźmy! Patrol policyjny już tu jest. Amber, powiedz im, co się stało. Penny stała właśnie tam z Hektorem. Potem się odwróciła, żeby popatrzeć na Rockiego. A Penny zniknęła? To bardzo dziwne. Hektor, czy widziałeś, jak Penny odlatuje? Co robisz podczas gdy Rocky ćwiczy? Po prostu sobie latałeś? Jeżeli Penny odleciałaby, na pewno i byś ją widział. Nie pomożesz nam, Hektor? Zobacz, co widzisz z góry. Może Penny poleciała do hangaru i tam się zamknęła? To wygląda, jakby helikopter tam wylądował. Myślisz, że Hektor zamknął Penny w hangarze? Dobra robota, Flak. Tam jest Penny. Co? Hektor zamknął cię w hangarze? Hektorowi jest bardzo przykro, Penny. To on chciał być gwiazdą. Tak jest, Amber. Każdy jest w czymś dobry. Jeżeli będziecie pracować razem, możecie zrobić nawet piękniejszy show. Penny wybaczyła Hektorowi. Dobrze, a teraz zaczynajmy nasz show.
Wow, to niesamowite! Tam jest Hektor. Zobaczcie, on przeleciał przez to serduszko. Wow, ale to była zabawa! Dziękujemy Ci, patrolu policyjny, za pomoc. Do zobaczenia, przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Patrol policyjny. Cześć, Suzy. Ha, wygląda na to, że świetnie się bawi dzisiaj na tej leśnej drodze. O nie! Wiatr zdmuchnął drzewo! Suzy, czy wszystko dobrze? Drzewo przygniotło cię z tyłu. Musimy zabrać cię do szpitala i naprawić twój bagażnik. Zawiadommy patrol policyjny. Hej Frank! Suzy jest w tarapatach i potrzebuje waszej pomocy. Matt, czy mógłbyś pojechać tam i przywieźć Amber? Frank, pojedziesz z nami? Dobrze. Ruszajmy czym prędzej, chłopaki! Tutaj, Suzy! Matt i Frank już są, żeby ci pomóc! Dziękuję ci, Frank. Teraz poczekamy na Amber. Matt właśnie po nią zadzwonił. Już się nie martw, Suzy. Matt pojechał poprosić Amber ambulans o pomoc. O, już tu jest! Cześć, Amber. Dziękuję, że przyjechałaś. Światło jest już zielone. Możesz już wjechać, Suzy. Tak jest. Powoli do przodu. Świetnie. I jesteśmy już w szpitalu. Biedna Suzy, musi bardzo cię boleć główka, ale nie martw się, Amber zaraz się tobą zajmie. Sądzę, że najpierw powinniśmy przeczyścić te wgniecenie, prawda? Gotowa Suzy? Zamknij oczka. Już dobrze, Suzy. Amber ma tu waciki, którymi za chwilę cię oczyści. O, łaskocze cię to? Dobrze, załóżmy teraz plaster. Proszę bardzo, już naprawione. Czy czujesz się teraz lepiej, Suzy? Wygląda na to, że możemy już ruszyć w drogę. Suzy wciąż wygląda na smutną, czyż nie, Amber? Czy chcesz, żeby Suzy znowu była uśmiechnięta? Okej. Zobaczmy, co da się z tym zrobić.
mieście samochodów musi być ktoś, kto może nam pomóc. Hej, Amber, zobacz! To mat radiowóz policyjny i wiezie ze sobą balony. Matt dał Amber trochę balonów. Dziękujemy, Matt. Czy one są dla Suzy? Suzy, Amber ma jeszcze coś dla ciebie. Nie martw się, tym razem to nie będzie woda. Możesz już otworzyć oczy. Jak dobrze znowu zobaczyć cię uśmiechniętą, Suzy. Świetna robota, Amber. Czas już na Amber. Musi wrócić do szpitala. Pa, pa, Amber. Dziękujemy. Patrol policyjny. Cześć, Charlotko. Dokąd dzisiaj jedziesz? Jedziesz przez most do miasta samochodów? O, cześć, Jerry. Cześć, Jeremy. Nie widziałem was od dłuższego czasu. O nie! Hamuj, Jeremy, szybciutko! Zatrzymaj się, Charlotko! Jeremy wypadł! On potrzebuje pomocy, inaczej wpadnie do rzeki! Jerry mówi, że powinniśmy zawiadomić patrol policyjny o pomoc. Okej, Jeremy, ruszaj. Tylko szybciutko. Jeremy, taksówka jest w niebezpieczeństwie. Czy moglibyście przyjechać? Dobrze, tylko pośpieszmy się. Matt, użyj swojego dopalacza, żeby pojechać szybciej. Teraz zrobimy, Matt? Masz jakiś plan? Co to będzie? Będziemy potrzebować Hektora i to migiem! Hektor, czy mógłbyś unieść Jeremiego i wydostać go z tej dziury? Dobrze, zatem lećmy! Coś nie tak? Jeremy się zablokował? Czy widzisz dlaczego, Matt?
koło Jeremiego jest zablokowane między dwoma kamieniami. O nie! I co teraz zrobimy? Masz jakiś pomysł, Frank? Tak? Dobrze! Hector, jesteś gotowy? Świetna praca zespołowa, chłopaki. Charlotko, następnym razem upewnij się, że tylnia platforma jest dobrze zabezpieczona. Wow, patrolu policyjny. Myślę, że to była jedna z waszych najlepszych akcji. Do zobaczenia następnym razem.